Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do hotelu Sierra Palace. To jest jeden z Waszych ulubionych hotelików rodzinnych w Turcji, w Side, w okolicach Manavgat. Moi drodzy, przepiękny hotelik, dużo atrakcji dla dzieci, duże zjeżdżalnie, małe zjeżdżalnie, bary przy plażach, bary przy restauracjach, także bardzo fajnie się hotelik sprzedaje od lat. Może będzie to jest taki hit, tutaj biur podróży akurat nie i taka. Chodzi, to jest pokój standardowy, moi drodzy, w nowym budynku, także tak wyglądają pokoje hotelu Sierra Palace, trójeczka. Bo tu taka klasyka jest katalogowa, jak zawsze zdjęcia robiłem. To jest widoczek z nowego budynku na cały hotel. A to jest, moi drodzy, pokoik taki familijny typowo. Tamto był standardowy, ten jest typowo familijny. Chodzi łazieneczka. Tu wszystko. O, tu widzicie, tu wchodzimy sobie do pokoju. Słuchajcie, w którym zazwyczaj są dzieci. Troszkę tutaj poglądacie moich znajomych, którzy też znajomym oglądają hotele, ale po prostu gonimy wszyscy, więc tak to wygląda. Teraz sobie spokojnie idziemy. Słuchajcie, ładnie. O, proszę, Olo tutaj pomacha Wam. I witamy w drugim pokoju rodzinnym. Moi drodzy, wychodzimy teraz na taki dziedziniec fajny. Taki, można powiedzieć, elegancki. Tu jest właśnie nowy budynek główny, gdzie będziecie mieć pokoje. A teraz idziemy do tej części pierwszej. Nie starszej, tylko po prostu tej, która, słuchajcie, już była wcześniej. A to, kochani, jedna sala kart restauracji. To jest akurat nie restauracja rybna. Bardzo ładna, nie będę Was tutaj wszystkimi restauracjami maltretował i pokazywał ujęcia, ale to jest taki przykładzik bardzo fajny, w jakim stylu hotel jest i w jakim stylu hotel będziemy oglądać. O, wychodzimy sobie, słuchajcie, to jest jakby główna restauracja. Proszę, i Olo tu sobie idzie już po lunchiku w innym hotelu, ale też miałem możliwość zjedzenia tutaj, kochani, lunchu. W tamtym roku. Moi drodzy, a w tym ujęciu wchodzimy sobie w tak zwaną uliczkę sklepową. Wiadomo, Turcja, o siema, widzisz, to sprzedawca. Fajnie tutaj u Ciebie? Polecamy? Rekomendat? Tak? Brawo. Polecamy tu sklep. Słuchajcie, bardzo fajna atmosfera. Zacieniona uliczka. Słuchajcie, dużo tu fajnych produktów. O, buciki, nie buciki, paseczki. Powiem Wam taką rzecz, kochani, że no w Turcji warto zrobić jakieś zakupy. To wszystko jest, może inaczej, to nie wszystko jest super jakościowo, ale naprawdę ceny są pozytywne i jeśli to Wam posłuży, no z rok, dwa, to i tak będzie fajnie. No dla kobiety z raj, wiadomo, słuchajcie, faceci też lubią czasem zakupy, więc taka... O, Marcin, mój kolega, też lubi zakupy, proszę bardzo. Więc my faceci też... O, znaczy nie dla pań, tylko sklep, ale jest również dla nas panów i jak najbardziej Wam polecam. Tak, kochani, tu sobie możecie robić selfie. Fajne miejsce do zrobienia sobie selfie. Słuchajcie, tu mój menadżer poprawił, że się mówi poprawnie Sierra Palace. To dobrze, ja tak zawsze na ten hotel mówię Sierra Palace, Sierra Palace, a tutaj podobno się mówi Sierra Palace. Także poprawiam się od... Jest tutaj, słuchajcie, swoich kolejnych ujęciach, ale jak się pomylę, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ponieważ film jest dobrze opisany, w jakim hotelu jesteśmy. Teraz idziemy sobie z taką piękną aleją palmową. Widzicie tu też budyneczki, w których są pokoje, główny basen. Idziemy sobie tutaj teraz na baseny i, drodzy, idziemy sobie na główny basen. Zaraz. Bardzo ładnie zielono. W tamtym roku zrobiłem Wam też tutaj filmiczek z drona. Zobaczycie sobie ujęcia z drona, jakie ładne są tutaj przestrzenie, duże.
O teraz zobaczcie, tu znowu ujęcie na budynki mieszkalne. O, i chwilę zaglądniemy na taki basen, który jest basenem bardziej animacyjnym. Piękna pogoda, dzisiaj jest prawie 30 stopni. O, i zrobię parę ujęć Wam tutaj. O, jak to wszystko fajnie wygląda. Oczywiście, słuchajcie, są tutaj bary wszędzie bliziutko przy basenie, także nie mam problemu z napojami. O, hotel Sara Palace. Sara Palace. Olo ma szczęście, że takie piękne, słuchajcie, tutaj miejsce ogląda, pokazuję Wam. A tutaj z tego głównego basenu zaraz sobie przejdziemy, słuchajcie, do jeszcze raz tego malutkiego baseniku dla dzieci. Proszę. Piękne wejście, takie, słuchajcie, osłonięte tu wszystkie parawany. O, żeby popatrzeć troszeczkę tutaj fajnie na te klimaciki, a ja sobie zrobię dwie foteczki jeszcze. Moi drodzy, kolejny basen, który chcę Wam pokazać, to jest taki basen typowo dla małych takich dzieci do 5 lat. Płyciutki, faniutki, z zameczkiem, proszę bardzo. Jeszcze tutaj fajnie zasłoniony częściowo, także tu, kochani, po prawej mamy basen rekreacyjny. Nie wszyscy uwielbiają głośną muzykę, jakieś animacje, więc bierzecie książkę do ręki sobie i, kochani, czytacie sobie, tak? Lub w ciszy muzyczkę sobie słuchacie. O, trochę zakłóca, tutaj wejdę na chwilę ludziom ten basenik, ale odwrócę kamerkę, zobaczcie, jak uroczy, ładnie i zielono. Nurkujemy, słuchajcie, w takim jakby parku, ale bez basenu. Wejdziemy go, zobaczymy i tylko na chwilę zanurkujemy. Proszę bardzo. O, jest ocieniony bardzo fajnie, także znowu kolejna atrakcja dla dzieci. Jak widzicie, to jest piękna, można tak nazwać w cudzysłowie brutalnie, fabryka wakacyjna turecka. Jeden też z kolejnych punktów to jest słynny aquapark hotelu Sara Palace. Jeden z większych tutaj w okolicy Turcji. Proszę bardzo. Płyciutka woda, znowu Wy się zanurzajcie tutaj w tych widokach. Ja tu kręcę, zrobię 2-3 zdjęcia, żebyście też mieli na moim Facebooku czy Instagramie, jak wolicie. Bardzo fajnie, słuchajcie, o. I zobaczcie, tak wygląda hotel Sara Palace. Proszę, płyciutko, 30 cm dokładnie, 30 wszędzie, bezpieczne dla dzieci. Polecam, naprawdę, o proszę, wszyscy szczęśliwi, dzieciaki też, proszę. Ani, to jest piękne ujęcie, które pokazuje tą aleję palmową. Damy tutaj kamerkę fajnie do góry, słuchajcie, proszę, o, w jedną, w drugą stronę, zobaczcie, jak super. Bardzo fajne miejsce w tym hotelu, lubię tą alejkę, czy jak się czuję jak w egzotycznym kraju, takim jak Turcja, czy jakieś Karaiby. Może trochę przesadziłem, ale myślę, że nie. Także zobaczcie, idziemy dalej z Olem, obracamy się przepięknie. Wszędzie palmy, piękne widoki. Taka jest Turcja w maju 2022 roku. Chcę Wam podziękować za rezerwację tego hotelu, bo dzięki temu żyję, lubię tę robotę i mam z czego żyć. Także bardzo Was proszę też również o te kolejne rezerwacje. Teraz wchodzimy, słuchajcie, też do barów. Odwrócę kamerkę, które są barami przy plażach, ponieważ tutaj nie trzeba się przebierać. Jedzie sobie w stroju, jakąś koszulkę tylko na siebie wybieracie, żeby kulturka była. I ja akurat, słuchajcie, na wakacjach będąc, nie zawsze lubię iść do głównych restauracji. Kiedy sobie odpoczywam, tylko właśnie przychodzę sobie na obiad do baru takiego plażowego i to jest dla mnie fantastyczna sprawa.
A u nas, kochani, przerwa na piwko. Efes, nie, Tuborg tym razem. Dobra. Bez problemu sobie, słuchajcie, bierzecie wodę. Tak ja do torby na przykład. O, bez problemu, widzicie. Jest super sprawa. I słuchajcie, pomalutku dochodzimy do głównego momentu. Czyli mieliśmy recepcję, środek hotelu, baseny. I teraz dochodzimy sobie, proszę, takim pięknym, zasłoniętym tutaj tarasem restauracji barowej. I przechodzimy na plażę, która też jest przepiękna. W hotelu Sarra Palace. Proszę. Tłumy ludzi, jak widzicie. Tłumy klientów. I Olo z kamerką. Pokażę wam zaraz dojście do tej pięknej plaży. I to będzie finał naszego vloga. Zobaczcie, kochani. Tu mamy finał, to jest plaża hotelu Sarra Palace, który jest położony w okolicach Manavgatu, Side w Turcji. Przepięknej. Tak, zapraszam was do hotelu. Patrzcie, tu są słynne skrzydła. Możecie sobie tu zrobić Sarra Palace hotelu, piękne zdjęcie, selfie. Polecam i zapraszam. Kochani, zapraszam was do hotelu, zapraszam was do Turcji. Dziękuję jeszcze raz za wasze rezerwacje. Zapraszam do następnego vloga, a tutaj już teraz w tym momencie was pozdrawiam, żegnam z plaży hotelu Sarra Palace w Side. Do zobaczenia, do usłyszenia. Lokujcie i subskrybujcie mój kanał. Także trzymajcie się, nie dajcie się i ostatnie ujęcie na przepiękną plażę hotelu Sarra Palace.